Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz chętnie powoływali się na jagiellońskie korzenie. Tak. A dowodem na to niech będą 22 portrety zdobiące ściany Zamku Królewskiego w Warszawie. Dlaczego dziedzictwo jagiellońskie krwi wtedy było tak ważne? No, dlaczego? To dlatego, żeby zasiadać na tronie króla Polski, trzeba było mieć coś, jakieś tam połączenia z Jagiellonami. Pochodzić od Jagiellonów trzeba było. Tak, Zygmunt III, jak wiemy, urodził się i wychowywał w Szwecji. Jego synowie, Jan Kazimierz i Władysław IV, o ojczyźnie ojca się dowiedzieli skądś tam od niego, gdzieś z plotek. Tak naprawdę i marzyli o Szwecji jako raju utraconym. Co robili, o czym marzyli, co działo się za zamkniętymi drzwiami, jak traktowali płeć piękną. O tym opowiemy Państwu w kilku historyjkach z życia do babci. Luźny wiatr od Wisły wyziębiał komnaty. W czasie ostrych zim. Palono kłodami nosek węgla. Utykano ściany zamku chem. Zmarznięte nogi wpuszczano w aksamitny worek. Podszyty wilczymi ogonami. Zmarznięte nogi wpuszczano w aksamitny worek. Podszyty wilczymi ogonami. No. Ojej. Pali się? Pali się. Pali się, kochani, Babel się pali! Komnaty stoją w płomieniach, a mróz wtedy był w Polsce jak cholera, tak zimny, że woda w wiadrach zamarzała. Jedynie Bernardyni mieli takie pojemniki ze skóry, których mróz się nie imał. I tak, ogień rozprzestrzeniał się mimo to. Dopiero służba wpadła na taki wspaniały pomysł i łapali wszystko, co się da kosztowności. Królowa tak traci 20 portretów. Swojej całej rodziny, a jej ochmistrzyni cały zapas konfitur z wiśni, pigwy i pożyczek. A 20 rabusiów? Tak, kradło co się da. Jeden z hajduków połasił się na etole z Soboli Królowej. Dziwują się pod Smoleńskim, gdy przez lunetę obserwuje stanowiska nieprzyjaciół, żeby wypatrywać ruskich i Niemców. To się dziwują, mamo Polskę. Dziwują się, że w zimie, ślizgamy się na łyżwach, gdzie popadnie jedna, a latem gramy w piłkę, odbijamy ją o ziemię i rzucamy do siebie. Jedną. Teraz powiem wam kilka słów mojej żonie, Annie Habsburżance. Wiem, nie można nazwać ją pięknością. Pokaż się, dole, no. Ma wysokie czoło. Dolną szczękę wysuniętą do przodu, jest niska, garbata i ma jedną nogę krótszą, ale to nieważne, to nie jest ważne. Ważne jest to, że dobrze jej z oczu patrzy. Wszyscy na zamku mówią, że jest pozytywnie nastawiona do świata i do ludzi. I nie jest zakompleksiona, wiecie dlaczego? Dlatego, że jak była małą dziewczynką, to rodzice obdarzyli ją prawdziwą miłością. Także jest mocna, silna, Freud się kłania. Angel, bo tak ją nazywam. Przyjęła wspaniałe wykształcenie, znała łaciny, hiszpański, włoski. Szybko nauczyła się polskiego, w mig, a to trudny język, jak wiemy. Moi panowie, do ręki mojej żony, mimo mankamentów urody, tabun mężczyzn, ona wybrała mnie. Wiecie dlaczego? Kocham cię, skarbie. Habsburżanki są takie, że są grzeczne, miłe, spokojne i wykonują wszystkie rozkazy, bez pytania. To jest najważniejsze. A ważniejsze jest to, że obdarzają swoich mężów licznym potomstwem.
Pobożny Zygmunt III przyjął swoją pierwszą małżonkę Annę z pokorą jako dar od Boga. Nie cieszyła urodów, za to była wesoła i dobra i skromna, co rzadkie u Habsburgów, Oj, była wesoła i dobra, istny skarb królewski.